RDN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A w połowie tygodnia w studiu Radia RDN Nowy Sącz w programie Słowo za Słowo. Dziś goszczę zastępcę prezydenta miasta Nowego Sącza, pan Jerzy Gwiszcz. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezydencie, dotarły do pana jakieś plotki. Miasto się nimi żywi od kilku dobrych tygodni. Podejrzewam, zakładam, wręcz pewna jestem, że takie plotki dotarły do sądeckiego ratusza. Sądeczanie się zastanawiają, co się dzieje z prezydentem Nowakiem. Nie ma go w pracy, korzysta z urlopu i z przysługujących uprawnień, więc generalnie rzecz biorąc wróci niedługo do pracy. Mhm. A kiedy wróci? Możemy jakoś uspokoić tych zastanawiających się nieustannie? Niedługo. Niedługo. Tak. Czyli żadnego konkretnego... Żadnymi plotkami się nie zajmujemy i nie mamy najmniejszego zamiaru tego czynić. Ale czy jest... Jeżeli ktoś plotkuje, to znaczy za nadmiar czasu. To na pewno. Nie ma się czego obawiać. W tych plotkach a propos... Nie słucham plotek. Zdrowia pana prezydenta nie ma. Nie słucham plotek, nie wdaję się w rozmowy o plotkach. Dobrze. To czekamy w takim razie na powrót pana prezydenta. Jeżeli nie ma się czego obawiać, to mam nadzieję, że ci wszyscy zapewniam, że nie ma się czego obawiać. Troska drugiego człowieka jest zawsze dobrą rzeczą, ale w tym wypadku nie ma się czego obawiać. Bardzo dobrze. To mam nadzieję, że wszystkich uspokoiliśmy. Panie prezydencie, jakie by to było dla pana uczucie, gdyby prezes miejskiej spółki zarabiał dwukrotność pensji prezydenta? To taka sytuacja... Mnie pani pyta? Okej, okay? Tak. Ja nikomu w portfel nie zaglądam i nikomu nie żałuję jego poborów. Jasne. Ale czy to jest taka sytuacja jakby uczciwa, słuszna? Czy to są... Jest ustawa. Czy to jest praca na takich stanowiskach? Jest ustawa i ustawa wyznacza, ile ma się zarabiać. Od potencjału firmy, także osobowego, także potencjału technicznego, także przychodów i rozchodów firmy. Ustawa nakazuje tak, a nie inaczej rozwiązać kwestie wynagrodzeń. To też to czynimy w spółkach komunalnych. Nic specjalnego, nic rewelacyjnego. O 30% mogą się podnieść premie na koniec roku. 340 tysięcy w skali roku może zarobić prezes spółki miejskiej i ta wypłata miesięczna w wysokości, mówię oczywiście o prezesie spółki Sądeckie Wodociągi, może być nawet w wysokości 22 tysięcy. Połowę z tego zarabia prezydent. Chcemy, żeby w gospodarce było dobrze, to i dobrze trzeba zarabiać. Przypomnę, że prezydent Stanów Zjednoczonych zarabiał, jak prowadził firmę, krocie, a teraz zarabia dużo, dużo mniej. Nie wiem tylko, czy takie przełożenie sądeckiej jest przełożenie dlatego, że pani mnie pytała o tym, ile zarabiają politycy, a ile zarabiają menedżerowie. Menedżerowie zarabiają znacznie więcej niż politycy. To wszystko wynika z tego, że ci ludzie nie są już etatowymi pracownikami, prawda? Bo zgodnie z ustawą kominową muszą mieć te kontrakty menedżerskie i stąd te pensje tak... szybują w górę, tudzież poszybują. I bardzo dobrze, dlatego że w procesie zarządzania trzeba być niezależnym. Dobrze, ale to panie prezydencie, o jedno zapytam. Czy taka pensja, powiedzmy 22 tysiące złotych do ręki miesięcznie, jest adekwatna do pracy, jaką wykonuje prezes miejskiej spółki? No ale... Bo pan wie, jaką pracę wykonują. Chcę powiedzieć, że nie wszystkie kontrakty są podpisane. I chcę też powiedzieć, że w zależności od tego, jaka jest firma, także i w mieście, takie będzie wynagrodzenie. I wynagrodzenie będzie zależało od tego, co ustali dla tego szefa firmy i członków zarządu Rada Nadzorcza w ramach przepisów prawa, czyli ustawy. I tyle. Ja się oczywiście tutaj posiłkuję tym jednym przykładem, mianowicie ewentualnymi zarobkami prezesa spółki Sądeckie Wodociągi. Jeśli ktokolwiek ma pretensje o wysokość zarobków, a ja uważam, że pretensji być nie powinno, to niech nie je kieruje do ustawodawcy. To teraz może to, co sądeczan, właściwie to już chyba wszystkich i absolutnie nie mówimy tutaj o fanach piłki nożnej, którzy tego stadionu doczekać się nie mogą. Wierni jeżdżą na mecze do Niecieczy, cała reszta czeka. Kiedy się doczeka? I ogląda w Kanal Plus, jeśli go ma. Tak. Chcę powiedzieć, że to jest proces, który jest oczywiście jak każdy inwestycyjny trochę długotrwałym i tego się nie da zrobić, a mówię o stadionie w przeciągu jednego czy dwóch miesięcy, a nawet sześciu. Bardzo byśmy chcieli, żeby od zlecenia do realizacji tej inwestycji upłynął czas nie dłuższy niż rok.
Od zlecenia. Tak. A zlecenie, mam nadzieję, będzie niedługo, dlatego że praktycznie program funkcjonalno-użytkowy jest gotowy, więc generalnie rzecz biorąc, zakładając, że będziemy to budować w systemie Zaprojektuj i Wybuduj, to zlecenie powinno być niedługo. To ja bym tylko bardzo pana prezydenta poprosiła o jakąś troszkę może nieco bardziej konkretną odpowiedź, bo kiedy widzieliśmy się miesiąc temu, to też jednak padło zapewnienie, że to niedługo. Czy możemy to ubrać w jakieś ramy czasowe? I w dalszym ciągu powtarzam niedługo, tym bardziej, że niedawno myśmy się widzieli w tym studiu. No właśnie. Jest niedługo. I wtedy też było niedługo, czyli dalej jest niedługo. Teraz też jest niedługo, ponieważ od naszego spotkania upłynęło bardzo niewiele czasu. Miesiąc. Niespełna. Niespełna. Panie prezydencie, będziemy jeździć do Niecieczy do końca sezonu? To już możemy powiedzieć, że to jest pewne, chciał, czy bardzo bym chciał, że biorąc pod uwagę, nadzieja, że sezon trwa rok kalendarzowy w istocie rzeczy, żebyśmy ostatni mecz albo przedostatni mecz rozegrali w Sączu. Ale chciałbym. Czy tak będzie, zależy od bardzo wielu rzeczy. Przede wszystkim od procedur i od tego, jak szybko będziemy mogli uzyskać zezwolenie na budowę tego stadionu. A ile to może potrwać? Nie Mówimy wiem, ponieważ zależy od tego, czy też nie będzie na przykład odwołania od takiej decyzji. A kiedy, panie prezydencie, zobaczymy projekt? Wtedy, kiedy opracuje go projektant, czyli niedługo po zleceniu, bo mam nadzieję, że będzie to wykonywane przez firmę, która projektuje tego typu obiekty. Nie potrafię powiedzieć, kto to będzie robił, bo to się musi odbyć w formie przetargowej. No i wtedy zobaczymy, jaka będzie data wykonania tego projektu. W tej chwili, chcę panią zapewnić, przystępujemy do opracowania specyfikacji warunków zamówienia. W oparciu o ten program projektowy, użytkowy, który powstał. I myśli pan, panie prezydencie, że taka odpowiedź do kibiców, pozwolę sobie zacytować, niedługo będzie zlecenie, niedługo po zleceniu będzie przystępował do pracy projektant, może usatysfakcjonować kibiców? Może, dlatego że sam jestem kibicem Sandecji i muszę powiedzieć, że jestem człowiekiem roztropnym. Jeśli mówię, że w ciągu roku od rozpoczęcia budowy, to mówię, co mówię i wtedy słyszę, co słyszę. I wierzy pan w to, że wszyscy kibice Sandecji są tak roztropni jak pan? Generalnie wierzę, że ludzie są roztropni. Jest pan człowiekiem wielkiej wiary. Jestem. Panie prezydencie. Jestem. To teraz kolejna rzecz, na którą w Nowym Sączu czekamy. Most Heleński. I tutaj też chcę odpowiedzieć. Tu też jest pan człowiekiem wielkiej wiary? Jestem przekonany, że zgodnie z założeniami most ten będzie gotowy na koniec przyszłego roku. Czyli już nie mówimy o wbiciu łopaty w tym sezonie. A co pani rozumie przez sezon? Ciągle jesteśmy w lecie. Ciągle jesteśmy w lecie. No właśnie taki sezon letni, rozumiem. No więc zobaczymy. Lato trwa do 20 chyba któregoś tam, nie wiem. Właśnie też nie wiem. Września chyba. Może tak. Piotr za szybą kiwa głową. Końcówka. Spokojnie, spokojnie. Września jeszcze. Ja bym proponował bardzo się nie denerwować. Ja bym proponował trochę wierzyć, że coś zostanie zrealizowane. A my byśmy chcieli od razu i jeszcze narzekamy. Jeszcze nic nie robimy, a już niektórzy narzekają, jak to będzie, jak oni się do centrum miasta dostaną. Bo wie pan co, panie prezydencie? A każdy remont i każda budowa, czego doświadczamy choćby remontując domu, wymaga trochę samoograniczenia i wyrzeczeń. Jasne, natomiast ja na tyle, co mogę się wypowiedzieć w imieniu naszych słuchaczy, to są ludzie, którzy słuchają zapewnień i jeśli słyszą, że do końca maja coś zacznie się dziać, to oni potem pytają, dlaczego się nie dzieje, bo jest czerwiec, potem lipiec, potem sierpień. Tak funkcjonują ludzie. Pani, ludzie, którzy, jeszcze raz powtórzę, są roztropni, mówią o realiach, więc generalnie rzecz biorąc dochodzenie do inwestycji 100-milionowej, a to jest inwestycja tego rzędu, to nie jest proces w Polsce, który następuje w ciągu miesiąca czy dwóch. Jasne. To wtedy, kiedy panie prezydencie, przedstawiciele ratusza mówili, że w maju rozpocznie się budowa, to na czym to polegało? To nie były realne wypowiedzi? Mieli nadzieję. Mieli nadzieję? Tak. A jak mówili, że są pewne? A realia są, jakie są. A ja nie wiedziałem, ja tego nie słyszałem. Ja tego nie słyszałem. Dobrze. Czyli czekamy na Most Heleński, czekamy na stadion Sandecji. Doradzam spokój w jednej i drugiej kwestii. Nie przyspieszymy procedur. To ja mogę tylko się pod tym podpisać. Możemy tylko nie zasypiać gruszek w popiele, a tak się dzieje. Dobrze. Panie prezydencie, pojawił się ostatnio w ogólnopolskim tygodniku, przykry właściwie bardzo dla Sądecczyzny, artykuł opowiadający o tym, że jesteśmy jednym z tych miast w Polsce, któremu grozi wykluczenie komunikacyjne, to już się mówi od lat, ale wyludnienie, totalne wyludnienie. Co wy, przedstawiciele ratusza, ludzie, na których będziecie chcieli przy najbliższych wyborach pozyskać i zdobyć głosy i kolejny raz, kolejną porcję zaufania?
Sądeczan? Wiele prognoz się nie sprawdziło. Mhm. Między innymi ta o masowej imigracji z Sądecza przed laty. To się nie stało i to się nie dzieje, jak pani widzi, pani ma okazję zaobserwować. Owszem, jest co nieco w związku z jakimś tam upadkiem w USB mniejsza ilość studentów w Nowym Sączu, ale to nie znaczy, że tak będzie dalej. Natomiast jest faktem. Nowy Sącz nie przeszedł tej negatywnej fazy migracji, która miała miejsce w Polsce. W takiej skali, jak inne miasta tego typu. Zachowaliśmy właściwie na stałym poziomie liczbę mieszkańców, co jest niezmiernie ważne. Mhm. A prognozy jak prognozy. Jedne się sprawdzają, inne się nie sprawdzają. Niekoniecznie ta przywołana przez panią musi się sprawdzić. Jasne, ale to i w tym przypadku też... I robimy wszystko, żeby się nie sprawdziła. Wierzymy w to, że absolutnie do tego nie dojdzie. Pani powiedziała, że jestem człowiekiem mocnej wiary. Tak, to mogę tylko potwierdzić. Widzę też ja osobiście, że ci, którzy wyemigrowali lata temu w celach zarobkowych, do Nowego Sącza wracają. Oczywiście nie mówię tu o wszystkich, ale bardzo często takie przypadki możemy zaobserwować. Panie prezydencie, wyobraźmy sobie, że jest miesiąc do wyborów. Co pan mówi sądeczanom? Co pan im obieca, żeby ich zachęcić do tego, żeby zagłosowali na pana? W jakim sensie? W każdym. Ja nie jestem człowiekiem, który obiecuje, jak pani widzi. Staram się raczej mówić o tym, co się robi i co się będzie robiło. To co by pan powiedział, że co się będzie robiło? Będzie się miasto rozwijało nadal w taki sposób, jaki rozwija się do tej pory. Czyli w sposób usystematyzowany i zgodny z jakimiś założeniami planowymi. Z jakąś strategią, którą miasto sobie przyjęło, bo tak się do tej pory dzieje. I ktokolwiek przyjeżdża do Nowego Sącza, ten, który tutaj mieszkał, ten, który jest spoza Nowego Sącza, zauważa o wiele więcej, co jest naturalne, niż ten, który mieszka w danym ośrodku. Oczywiście, oczywiście. I jeśli miasto w tej chwili uchodzi za wzorzec rozwoju w Polsce, bo tak jest postrzegane, ale także i poza Polską, to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku. A jeżeli takie zdanie, że będziemy się rozwijać tak jak do tej pory, myśli pan, że to przekona tych nieprzekonanych? Wie pani, nigdy nikt, kto działa w polityce tej większej i mniejszej, nie wierzy, że 100% ludzi będzie go kochało. To fakt. Panie prezydencie, goni nas czas, jak zwykle przy porannych Szkoda, rozmowach. Szkoda, bo rozmowa z panią należy do wielkich przyjemności. Bardzo panu, panie prezydencie, dziękuję. Zapytam o jedną jeszcze rzecz. Marta Piech, żona wiceprezydenta Piecha, nie mogła zasiąść w Radzie Nadzorczej Spółki Sądecka Infrastruktura Miejska, a jednak zasiadła. Bo to był błąd. Błąd, który z mocy prawa okazał się, jeśli chodzi o decyzję, nieważny. Mhm. Czyli to był błąd, panie prezydencie? Owszem. I do błędu trzeba się przyznać. Ale czyj to był błąd? Ten, do którego należy powołanie członka Rady Nadzorczej, czyli Zgromadzenia Wspólników. I czy ta osoba, która taki błąd popełniła, teraz, nie wiem, zostanie pociągnięta do Proszę do pamiętać, że zawsze ktoś komuś przygotowuje dokumenty, jest pewna baza, która trwa od lat, ona jest oczywiście zmienna, zwykle się powiększa, ludzi, którzy aspirują do rad nadzorczych, no i po prostu ktoś wyciągnął niewłaściwą osobę, jeśli chodzi o tylko i wyłącznie względy formalne, bo trudno, żeby zarzucić jakikolwiek brak kwalifikacji pani Marcie Piech do zasiadania w Radzie Nadzorczej. Kwalifikacji absolutnie nie ma, tak? Nie w spółkach komunalnych. Rozumiem. Czyli to jedna osoba popełniła błąd, czy to był łańcuszek błędów, ktoś że tak zapytam? Ktoś przygotował oczywiście te dokumenty. A czy ta osoba zostanie pociągnięta do odpowiedzialności? Wy wiecie, kto ten błąd personalnie popełnił? Ten nieważne działanie nie rodzi żadnych i nie zrodziło w tym wypadku żadnych negatywnych skutków. Czyli, ani dla spółki, ani rozumiem, dla miasta. Czyli mogło się zdarzyć. Mogło się zdarzyć, co jest normalną rzeczą. Mhm. W każdej pracy, nawet jeśli chodzi o kwestie personalne, zdarzają się błędy. Gdyby ich nie było, nie byłoby odwołań i unieważnień decyzji. Czyli takie rzeczy czasem, może nie powiem, że powinny się dziać na porządku dziennym, nie ale powinny ale się mogą, dziać, ale mogą się zdarzyć. Mogą się zdarzyć. Jerzy Gwiszcz, wiceprezydent Nowego Sącza, moim i państwa gościem. Dziękuję panie prezydencie. I pozdrawiam serdecznie za rozmowę. Wszystkich słuchaczy RDN. I do kolejnej. Bardzo dziękuję. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.